Szok i noweżenie. czy na naszych oczach rajsuje się przepowiednia, czy okładka też z 2012 roku, jeśli chodzi o gazetę The Economist, tak, a więc nie wizja, nie przepowiednia, ale właśnie gazeta, która tak naprawdę, czy okładka gazety, która... Przewidziała zdarzenia z przyszłości, no bo to była okładka z 2012 roku, w tym wojnę, jeśli chodzi o Bliski Wschód, kryzys, jeśli chodzi o Europę, kryzys, jeśli chodzi o waluty. No właśnie, dzisiaj przedstawiam no szokującą sprawę, tym bardziej, że jest to okładka z 2012 roku, a jakby po prostu przewidziała wydarzenia, które miały miejsce 10 lat później. No właśnie, czy tak naprawdę te zdarzenia zostały po prostu zaplanowane, czy to jest dziełem spisku. Międzynarodowego. Dzisiaj e, zrobię taką analizę, jeśli chodzi o właśnie przepowiednie, e, tak, czy po prostu zawartą w gazecie The Economist, dokładnie o, jeśli chodzi o, e, o okładkę, tak, ale bardzo symboliczną o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwoniu dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdź też na mojego fanpage'a na Facebooku zarejestruj go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat okładki The Economist z 2012 roku, z grudnia. Warto to właśnie o tym powiedzieć, bo no jest to gazeta, która kiedy to nagrywam jest 2023 rok, czyli praktycznie 11 lat temu, przewidziała zdarzenia, które wystąpiły. Można powiedzieć po prostu gazeta, która przewidziała wydarzenia najbliższe 10 lat. Tym bardziej, że Economist bardzo często przestawiając okładki tak jakby pokrywa się to z tym, co po prostu wystąpi na świecie, może nie bezpośrednio tak następnego dnia, czy w następnym miesiącu, ale w następnych na przykład latach. No i to jest po prostu bardzo poczytna tak naprawdę gazeta The Economist wydawana w Stanach Zjednoczonych. No też nie ma co się dziwić, bo na przykład ja powiem w ten sposób przepowiednie bardzo mocno się wiążą z kwestiami ekonomicznymi. Tak? Można byłoby powiedzieć, że no jak tutaj kwestie ekonomiczne, a więc twardy rachunek Ekonomiczny plus, minus, dodawanie, odejmowanie, tak, ta, tabliczka mnożenia i tak dalej. A tutaj przepowiednia coś, co może się wydarzyć, nie wydarzyć, no ale zobaczcie sobie, na przykład jak mamy banki, czy na przykład różnego rodzaju sektory ekonomiczne, finansowe, tak, no to oni na przykład prognozują, prognozują jakie będzie PKB, jaki będzie rozwój po prostu państwa, ile ludzi weźmie kredyty, robią po prostu prognozę, tak. Są na przykład ratingi dla poszczególnych państw, na przykład, tak. Czyli ocenia się tutaj, yy, czy to państwo jest po prostu sprzy sprzyja przedsiębiorcom, zmienność prawa, czy na przykład dana firma ma tu przyjść, rozwijać się, czy będzie to po prostu za duże ryzyko, tak? no tak samo jak ktoś tam się buduje na przykład, no to też na przykład sprawdza w ogóle grunt, tak, czy ten grunt, może tam się na tym gruncie budować, o jakie to, jakie to są klasy ziemia, jaki jest po prostu plan zagospodarowania przestrzennego, czy to są po prostu ziemie rolnicze, czy to są ziemie po prostu, na których można się budować, tak, działki budowlane, zanim jeszcze po prostu bije w pierwszą łopatę, tak, to, to sprawdza. Tak samo tutaj ekonomia, więc ma dużo wspólnego. Oczywiście ja wam nie pokażę tej okładki, możecie sobie znaleźć po prostu tą okładkę w internecie, natomiast będę się odnosił właśnie się do, te, do tej okładki, bo tam jest bardzo wiele tak naprawdę no, karykatur, które zostały narysowane, ale można to odczytać po prostu bardzo symbolicznie. Mamy Euro, tak, który po prostu płynie w rzece pełnej lawy. Mamy też tutaj po prostu z jednej strony rakiety, które lecą, tak. Z jednej strony tutaj mamy Izrael, Benjamin Netanyahu, który jest po prostu w kasku, tak. I z drugiej strony mamy po prostu żołnierza, który ma na po prostu kasku swoje napisane Hamas, tak? czyli widzimy rakiety, które po prostu tutaj uderzają i widzimy, że to przecież teraz się dzieje, tak, a więc wojna, jeśli chodzi o Bliski Wschód, zintensyfikowane te działania, bo wiadomo, że ten konflikt po prostu ma miejsce od lat. Co ciekawe, nawet tą okładkę można byłoby po prostu ją tak podzielić symbolicznie, że po prostu od dolnych praktycznie części tej okładki im, górze, im, im, im wyżej po prostu do góry, to można byłoby latami tak podzielić to, że 2012, 14, 15, 19, tak, 22. Można byłoby po prostu to podzielić, więc tutaj, nawet te zdarzenia, które mają miejsce, można byłoby po prostu układkę liniowo podzielić, że to, to, to występowało i występuje na świecie. No i mamy tu właśnie e, tak przywódcy, mamy jeszcze po prostu Sarkozego, byłego przywódcę Francji, tak, e, który tam skompromitowany praktycznie tutaj odchodził, jeśli chodzi o władzę Kim Jong-una. E, Kim Jong-un mam, mamy też po prostu symbol tutaj Stanów Zjednoczonych, e, który jest po prostu przewrócony Kim Jong-un, bo było po prostu, istnie, istniało ryzyko bardzo duże, że na przykład może dojść do wybuchu wojny światowej, tak. Pamiętajmy, że to jeszcze były czasy po prostu, kiedy przywódcą był Trump. Teraz Kim Jong-un już tak nie zagraża jakby światu, no zawsze zagraża, tak, ale w sensie robił na przykład tam próby, jeśli chodzi o rakiety i tak dalej, świat się obawiał. Po rozmowach z Trumpem, też ze społecznością międzynarodową, jakby tutaj te działania Kim Jong-una przycichły, tak, ale świat obawiał się, co zrobi faktycznie Kim Jong-un dalej, tak. Potem mamy tutaj też właśnie, mamy też po prostu tutaj kwestie właśnie euro, które płynie w takiej rzece jakby Lawie, no widzimy też po prostu kryzys, jeśli chodzi o euro, tak, praktycznie tutaj jeśli chodzi o kurs waluty, no nie mówię konkretnie dzisiaj, tak, ale na przestrzeni tych lat też po prostu wejście waluty, tutaj kryptowalut, tak, bitcoina, także innych walut, które może nie zdominowały, bez przesady, no bo przecież ludzie dalej płacą po prostu tak euro, dolarem czy po prostu złotówkami w odpowiednich krajach, natomiast no rzeczywiście na pewno po prostu te kryptowaluty wpłynęły na kurs tradycyjnych walut, tak, i osłabienie praktycznie tych walut. Kolejna sprawa, mamy też po prostu wagoniki, tak, Wagoniki po prostu, które ciągnięte są, a tam jak przez jakiegoś praktycznie tutaj diabła jakby to było widać, no, wagoniki, gdzie na tych wagonikach są po prostu jakby politycy. No i tutaj kwestia na przykład Unia Europejska, która mówi, że należy zmniejszyć wydobycie czy emisję po prostu dwutlenku węgla, żeby, że należy kwestia, co było parę lat temu, tak, a więc zamykanie praktycznie kopań ze względu na ochronę środowiska, a teraz po prostu w związku z sytuacją, jeśli chodzi o wojnę Rosja kontra Ukraina, tak praktycznie tutaj i to, że Europa nie kupuje gazu już w większości od tutaj Rosji, nagle po prostu pojawił się na przykład problem z węglem w tamtym roku, tak, trzeba było sprowadzać węgiel z zagranicy gdzie po prostu jeszcze parę lat temu była kwestia zamykania tych kopalni. No a teraz okazało się, że po prostu tak polskie kopalnie pracowały pełną parą, żeby zapewnić tutaj dostawy dla Polski. Więc tutaj na przekór, tak, czyli pytanie, czy rzeczywiście kwestia po prostu ekologii, czy to jest kwestia po praktycznie spisku polityków i tak dalej, tak, bo przecież można wydobywać węgiel, na przykład jeśli chodzi o mniejsze moce przerobowe. Natomiast kolejna sprawa, to właśnie tutaj pojawia się pojawia się też po prostu Grecja, tak? Symbol praktycznie tutaj Grecji, tak? Czy on po prostu nie pojawia się, pojawia się też po prostu tutaj Waszyngton, tak? Po prostu, i czy to nie jest symbol, właśnie, że w tych ostatnich latach, właśnie Grecja miała potężne problemy finansowe, kryzys ekonomiczny, tak? Też te, te, ten Waszyngton, który się po prostu pojawia obok tej Grecji, no też Stany Zjednoczone, które co roku zwiększają dziurę budżetową swoją, tak, kongres przyjmuje po prostu co roku. No, zawsze jest to tłumaczone, tak? A to wojna, jeśli chodzi o Ukrainę, trzeba po prostu wysłać więcej sprzętu wojskowego. A teraz wojna, jeśli chodzi o Bliski Wschód, trzeba po prostu powiększyć ten dług, tak, w związku z pomocą dla Izraela. Zawsze się po prostu pojawiają kwestie, albo po prostu pomoc finansowa, tak, dla sektora finansowego i tak dalej. Co ciekawe, tutaj to, temu wszystkiemu przy, przy, przygląda się jakby diabeł, tak? Diabeł, który miałby tu jakiś pulpit, który miałby praktycznie sterować, Czyli jakby to wszystko było dokonywane przez jakąś grupę spiskową, tak? U góry jest diabeł, niżej po prostu też są jakby jego pomocnicy, też po prostu takie diabły, które przy komputerach siedzą praktycznie miałby o tym wszystkim spiskować, tak? No tutaj oczywiście pojawiają się różne teorie spiskowe, mówiące o różnych grupach wpływu na świecie, który miałby rządzić, iluminati czy też inne, tak? Ten diabeł nie musi być dosłownym diabłem, po prostu jakby z Biblii, może być to diabłem wcielony, w sensie po prostu ludzi, którzy chcą źle na świata. Często też się mówi na przykład tak, że za e, praktycznie tutaj wojnami stoi na przykład finansjera, tak, no bo to Państwa potem muszą brać pożyczki, żeby po prostu tak dozbrać się, żeby po prostu tutaj e, sprzęt wojskowy kupować broń. Kolejna sprawa, e, no to tutaj też e, mamy my, też mementlik tak, jeśli, jeśli chodzi po prostu o ten obrazek. Du dużo rzeczy taki jest na gromadzonych, tak, na siebie, dużo praktycznie tutaj rzeczy jest. E, pojawia się też kwestia po prostu Putina jako postać, tak? Pojawiają się kluczowe postacie. Tam chyba nawet Kaddafi się po prostu pojawia. Nie wiem, czy Kaddafi on po prostu zmarł, tak? Znaczy, on wiadomo, wiadomo że on zmarł, tylko nie wiem, czy on po prostu po 2012 roku, czy po prostu, czy on później praktycznie tutaj zmarł. Natomiast pojawia się też Angela Merkel, tak? Angela Merkel, która była wielokrotnie krytykowana tutaj po prostu przez polityków w różnych krajach europejskich, także źle, chce źle dla Europy. No nie mi to oceniać, czy ona rzeczywiście chciała źle, czy też nie, po prostu, no ale zobaczmy sobie tak na przykład teraz jest kanclerz Olaf Scholz. On nie ma takich krytycznych po prostu opinii nie zbiera tak jak na przykład kan kanclerz Angela Merkel, tak? E jeśli chodzi o jeśli chodzi o po prostu Europę. No też Scholz teraz rządzi w zupełnie innych czasach niż Angela Merkel, tak? natomiast ona była wielokrotnie krytykowana. No, ja powiem w ten sposób, no, oczywiście, no najlepiej znaleźć po prostu koza ofiarnego, to nie jest tak, że Angela Merkel wszystkiemu jest winna, ale też była kluczową po prostu osobą, jeśli chodzi o teraz Europę, jeśli chodzi o to, co się praktycznie tutaj dzieje. Kolejna kwestia, to też to też po prostu jest kwestia, to też ciekawe, że, bo to nawet wiązuje, nawiązuje do, że po prostu są pewne trzy X, tak pokazany jest pulpit, tak by to był jakiś program telewizyjny, tak, że, czy jakieś po prostu głosowanie, ale tu jakby była chyba twarz po prostu, nie wiem, czy to jest twarz po prostu jakiejś osoby jeśli chodzi o show business, czy po prostu jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o politykę, ale to też może być kwestia jakby, że media, tak, które odciągają praktycznie ludzi od istotnych kwestii, tak, że taka rozrywka, przychodzimy praktycznie po pracy, zajmujemy się rozrywką, nie interesujemy się tym, co się dzieje, wiadomo, no człowiek chce odpocząć, tak, ale nie widzimy po prostu zdarzeń, które mają miejsce koło nas, że one się zazębiają, że nie ma tutaj kwestii przypadku, tak, no właśnie, czyli tutaj widzimy, że dużo rzeczy praktycznie zrealizowało się, jeśli chodzi o te kwestie. Też tam był Putin w tej rzece, praktycznie w tej lawie, tak? No można było to też odnieść, że no Putin, który rozpoczął wojnę, jeśli chodzi o Ukrainę, ta lawa to też po prostu, można powiedzieć, rzeka krwi. Mnóstwo ludzi, którzy zginęło, zarówno w Ukrainie, obywateli Ukrainy, a także po prostu obywateli Rosji, którzy po prostu biorą udział w tej wojnie, tak? Na no, ogromne straty. No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat, co to wszystko, dzisiaj pozdrawiam, czy macie.